15 rozdział. Jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych wersetów na temat wiary, która jest potrzebna do dokonywania cudów i do przyjmowania uzdrowienia. I fragment ten pokazuje nam, w jaki sposób dokonuje się uzdrowienie i w jaki sposób wiara dotyka sfery niewidzialnej, przenosząc to, co dokonuje się w sferze niewidzialnej, do wymiaru materialnego, fizycznego, który jest dostrzegany dla nas, dla naszych zmysłów. Widzisz, twoje uzdrowienie zawsze przychodzi do ciebie w świecie duchowym. Pamiętacie, Jezus powiedział do Nikodema: Nikodemie, jeśli się nowo nie narodzisz, nawet nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nie wejdziesz, nie tylko, że nie wejdziesz, ale nawet nie ujrzysz Królestwa Bożego. Czyli nowonarodzenie, odrodzenie albo ożywienie naszego ducha daje nam możliwość doświadczenia Bożego Królestwa. List do Hebrajczyków mówi o chrześcijanach w pierwszym wieku, że doświadczyli cudownych mocy wieku przyszłego. Kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze o doświadczeniach, o doznaniach duchowych, to mówi, że te doznania są niczym innym jak doświadczeniem cudownych mocy wieku przyszłego. A więc tak naprawdę uzdrowienia, które widzimy, są niczym innym jak doznaniem, doświadczeniem mocy wieku przyszłego. Jeżeli ktoś zostaje uzdrowiony, to manifestuje się Królestwo Boże, które tak naprawdę w pełni dopiero zobaczymy, kiedy Jezus wróci. A więc kiedy tutaj ktoś zostanie uzdrowiony, kiedy w ogóle gdziekolwiek ktoś zostanie uzdrowiony, to mamy tylko przedsmak czegoś, co się stanie w pełni, kiedy Jezus przyjdzie. Bo kiedy On przyjdzie, nie będzie już chorób, nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. Nastanie doskonałość. Natomiast teraz jeszcze nie mamy doskonałości i teraz doświadczamy tylko cudownych mocy wieku przyszłego. Tylko jakby przedsmaku tego wieku. Kiedy ludzie są uzdrowieni, to mają tylko przedsmak. Kościół czy ludzie doświadczają tylko przedsmaku wieku przyszłego. A więc chcę dzisiaj mówić, jak to się dokonuje, w jaki sposób to działa. Widzisz, to, że coś nie istnieje w świecie widzialnym, to znaczy nie możemy tego doświadczyć w sposób empiryczny pięcioma zmysłami, wcale nie oznacza, że to nie istnieje w świecie duchowym, które jest doświadczalne, ale albo postrzegane przez szósty zmysł. Ja nazywam szósty zmysł wiarą. Mamy pięć zmysłów i świat fizyczny doświadczamy i poznajemy przez pięć zmysłów. Ale żeby doświadczyć duchowego wymiaru, a uzdrowienie przychodzi do nas w świecie duchowym, potrzebujemy rozwinąć szósty zmysł. Wiecie, że zmysły można rozwijać. Słuch można rozwinąć, muzyczny słuch można rozwinąć. A więc zmysły rozwijają się. Wiara jest szóstym zmysłem, który możemy rozwijać. Czym masz bardziej rozwinięty szósty zmysł, tym więcej doświadczasz Królestwa Bożego w swoim życiu. Więcej doświadczasz cudownych mocy wieku przyszłego. I ten fragment, który powiedziałem z Ewangelii Marka, 11 rozdziału, mówi o czymś, co było pewną lekcją dla uczniów, która miała ich wprowadzić do tego wymiaru duchowego, wymiaru szóstego zmysłu. Czytamy tutaj w tym fragmencie, 11 rozdziale, że Jezus przechodząc zobaczył drzewo figowe, podszedł do tego drzewa, myśląc, że będą na nim owoce, dlatego że to drzewo było zielone. Dowiedziałem się, że gdy drzewo figowe jest zielone, to w tym momencie również powinny być owoce na nim. Więc te liście mówią przychodzącemu, że możesz znaleźć na tym drzewie owoce. Kiedy Jezus podszedł, nie było na tym drzewie żadnych owoców. I co on zrobił? Biblia mówi, że on przeklął to drzewo. Dzień później, 24 godziny później, uczniowie razem z Jezusem wracają z Jerozolimy i znów przychodzą koło tego drzewa. I oto, przychodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: miejcie wiarę w Boga.
Tutaj w naszym tłumaczeniu jest to przetłumaczone: miejcie wiarę w Boga. W oryginale jest: miejcie Bożą wiarę. Nie wiarę w Boga, ale miejcie Boży rodzaj wiary. Dlatego, że w naszym kraju, gdybyś popytał ludzi, to 90% ma wiarę w Boga. Ale czy to jest taka sama wiara, o której mówił Jezus? Czy to jest ten Boży rodzaj wiary? Więc Jezus tutaj mówi do swoich uczniów: miejcie wiarę Bożą. Zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. To nie jest najlepsze tłumaczenie. Jest tu pewien błąd, który prowadzi do niewiary. I chcę o tym wam powiedzieć, żebyście rozumieli, co tak naprawdę Jezus chciał powiedzieć uczniom. Zobaczcie, Jezus mówi tutaj: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. To jest 24 werset. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie, w naszym tłumaczeniu jest, że otrzymacie. A w oryginale jest: tylko wierzcie, że otrzymaliście. Jaka jest różnica? Nasi tłumacze, którzy to tłumaczyli, przetłumaczyli to w czasie przyszłym. A Jezus mówi: jeżeli będziesz o co prosił i modlił się, musisz już wierzyć, że to otrzymałeś, że już to masz. A wtedy spełni się tobie. Jest bardzo duża różnica pomiędzy tym tłumaczeniem, a tym, co jest w oryginale. Możecie to sprawdzić w Grece, możecie to sprawdzić w niektórych angielskich tłumaczeniach, jest to prawidłowo. Prawidłowe tłumaczenie powinno być takie: kiedy modlicie się i prosicie o cokolwiek, tylko wierzcie, że już to otrzymaliście, czyli czas przeszły, dokonany, i wtedy dostaniecie o cokolwiek prosiliście. Czas przyszły. Czyli musisz wierzyć, kiedy zaczynasz przychodzić i prosisz o coś, musisz już to wiedzieć, że to masz, a wtedy, kiedy wierzysz, że już to masz teraz, wtedy otrzymasz to w przyszłości. Jest różnica? Dlatego wspomniałem o tym, że wielu tych bożych ewangelistów ruchu uzdrowienia pytało się ludzi: czy wierzysz, że Jezus cię uzdrowi? Oni mówili: tak, wierzę. Potem pytali się: kiedy to się stanie? I oni mówili: teraz. A więc ludzie muszą wierzyć, kiedy przychodzą do Boga i proszą, muszą wierzyć, że już to otrzymali. Że już to nam jest dane. Kiedy otrzymaliśmy uzdrowienie? Biblia mówi, że na krzyżu Golgoty. Izajasz 53 rozdział mówi, że On wziął nasze winy, nasze grzechy i wziął nasze choroby. I sińcami Jego i ranami jesteśmy uleczeni. Tak naprawdę nasza wiara musi oprzeć się w tym, co Jezus dokonał, a nie w tym, na co my zasłużyliśmy. A więc Jezus już dokonał dla nas uzdrowienia. Muszę wierzyć, że ja już to mam, że ja już to otrzymałem, że to jest moje dziedzictwo, to jest coś, co jest moją prawną własnością, dlatego że narodziłem się z Niego, jestem dzieckiem Bożym. Więc muszę już wierzyć, że już to otrzymałem. I Jan mówi: jeżeli o cokolwiek prosicie zgodnie z Bożą wolą, to musicie wierzyć, że powinniście wiedzieć, że zostaliście wysłuchani. A jeżeli Bóg was wysłuchuje, to już otrzymaliście to, o co modliliście się. To jest pierwszy list Jana. Ja zacytuję to, przeczytam to jeszcze raz, żebyśmy mogli rozumieć to, o czym ja teraz mówię. Posłuchajcie ze mną tego fragmentu. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego. Zobaczcie, tu chodzi o pewne zaufanie, które mam do Boga. Że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeżeli teraz zaczniemy się modlić o uzdrowienie, czy to jest zgodne z Bożą wolą? Dlaczego mogę być pewny, że to jest zgodne z Bożą wolą? Bo Jezus wziął nasze choroby. Bo Jezus wziął moje grzechy. I On wziął również moje choroby. I to mówi Boże Słowo. Dlatego mam niezachwianą pewność, że kiedy modlę się o to, co Bóg mi już dał, to ja już to otrzymałem. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, to modlimy się o coś, co Bóg już nam dał. I o tym mówi Boże Słowo. Uzdrowienie jest w sińcach Jana Jezusa. A więc jeżeli modlimy się o coś zgodnie z Bożą wolą, to wiemy, że nas wysłuchuje. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Czyli kiedy modlę się z Bożą wolą, muszę wiedzieć, że modlę się zgodnie z tym, co On już ustanowił. Kiedy modlę się zgodnie z Bożą wolą, wiem, że On mnie wysłuchał. Kiedy wiem, że On mnie wysłuchał, to wiem, że już otrzymałem to, o co prosiłem. To jest kwestia zrozumienia tego, co mówi Boże Słowo. Ale dlatego też tutaj Jezus mówi do swoich uczniów: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Kiedy mogę być pewny, że gdy ja o coś proszę, to ja już to otrzymałem? Tylko wtedy, kiedy proszę zgodnie z Bożą wolą.
Jeżeli prosisz o coś, co nie jest zgodne z Bożą wolą, nie masz żadnych podstaw, by wiedzieć, że Bóg cię wysłuchał i że już to otrzymałeś. Ale jeśli modlisz się o coś, co jest zgodne z Bożą wolą, to już wiesz, że Bóg cię wysłuchał, bo modliłeś się zgodnie z Bożą wolą. Okej? Rozumiecie mnie? Jeżeli więc wiem, że Bóg mnie wysłuchał, to mogę Mu dziękować, zanim to otrzymałem, albo zanim to się zamanifestowało. Ale dziękuję Bogu za coś, co wiem, że otrzymałem w sferze ducha i wiem, to mam to w mojej wierze, tą pewność i już teraz dziękuję. A więc dziękuję, zanim to widzę. Łatwo jest dziękować wtedy, kiedy już coś widzisz, ale do tego nie potrzeba wiary. Do tego jest potrzebna wiedza. Tak naprawdę, kiedy przychodzę i modlę się o coś, to ja wiem, że już to otrzymałem i już w tym momencie, kiedy wierzę, mogę powiedzieć, dziękuję Ci Panie, wiem, że to jest moje. Czasami symptomy i wszystko, co widzę na zewnątrz, mówi mi co innego. Ale widzisz, nie musisz jeszcze widzieć to przez 5 zmysłów, musisz to widzieć przez 6 zmysł, zmysł wiary. Kiedy twój 6 zmysł wiary widzi to, co otrzymałeś w sferze ducha, wtedy zaczynasz dziękować. Jeszcze twoje 5 zmysłów mogą tego nie widzieć, bo to się jeszcze nie zamanifestowało. Ale kiedy widzisz to przez 6 zmysł, to wtedy zaczynasz dziękować. I to jest kwestia czasu, to się zamanifestuje. Amen? To może brzmi nielogicznie dla naszego zmysłu, ale dla sfery wiary, dla zmysłu wiary jest bardzo logiczne. Zwróćcie uwagę, że po 24 godzinach coś się dokonało z tym drzewem, co uczniowie to zobaczyli. W którym momencie drzewo uschło? Kiedy Jezus powiedział, przeklął to drzewo i zobaczcie, co On powiedział. A odezwawszy się, rzekł do Niego. Do kogo Jezus mówi? Do drzewa. Niechaj nikt na wieki z Ciebie owocu nie jada i usłyszeli to Jego uczniowie. Więc Jezus powiedział do drzewa, On przeklął to drzewo. Moment, w którym Jezus to powiedział, to był moment, w którym korzenie uschły. Potrzebne było 24 godziny, żeby oni mogli zobaczyć, czy to się zamanifestuje. Ale moment, w którym Jezus przeklął to drzewo, to był moment, w którym coś się dokonało. Kiedy więc wyjdziecie o modlitwę, my przeklejemy niektóre choroby. Niektóre choroby, tak jak powiedziałem, mają źródło demoniczne, niektóre są wynikiem zaniedbania, dlatego że nie chcemy podać jakąś skrajność i powiedzieć, że każda choroba zaraz jest od diabła. Niektóre choroby są wynikiem Twojej głupoty, niektóre to są po prostu wypadek, potrzebujesz uzdrowienia. A więc kiedy modlimy się o uzdrowienie, albo nakazujemy, aby źródło choroby zostało przeklęte, na przykład rak, w większości przypadków rak to jest nic innego jak duch, który stoi za rakiem. Więc kiedy komórki rakowe są uśmiercone, możesz nie od razu widzieć, że jakakolwiek zmiana nastąpiła, ale komórki są uśmiercone i potem następuje proces uzdrowienia. A więc moment, w którym choroba jest przeklęta albo namaszczenie Ducha Świętego niszczy tą chorobę, to jest moment, w którym następuje proces uzdrowienia. Zaczyna ci się poprawiać. Biblia mówi, wrócą do pełnego zdrowia, poprawi im się, będą zdrowi. Na przykład w Jakuba jest napisane, jeżeli ktoś choruje między wami, niech przywoła starszych zboru, a oni będą się modlili i namaszczą go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Ten fragment mówi o tym, że Bóg podźwignie, że Bóg tę osobę uleczy, że modlitwa płynąca z wiary uzdrowi i Bóg będzie ją podnosił. Nie zawsze dzieje się to w tym samym momencie. Czasami jest to pewien proces. Proces uzdrowienia. Natomiast jeżeli robimy to z wiarą, wiemy, że Bóg to zrobi. A więc musimy rozumieć, w jaki sposób to działa. Kiedyś zachorowałem na przepuklinę dysku. Dysku kręgosłupa. To było doświadczenie, które dużo mnie nauczyło. Każda choroba, każde doświadczenie można z czymś nauczyć. A więc miałem przepuklinę pomiędzy przepuklinę dysku T3 i T4. Między kręgiem T3 i T4 jest dysk, który wygląda jak taka poduszeczka i w środku tego dysku jest jodro miażdżyste. Ścianka dysku została osłabiona i pękła. I to jądro wyszło i tak jak opona, czasami widziałeś może oponę, której oplot pęka i te z jednej strony jest taka tak napuchnięta opona, taki balon z boku. Więc tak wyglądał mój dysk. Widziałem to na tomografii komputerowej. Po prostu to jądro wyszło i uwierało rdzeń kręgowy, a więc te nerwy zaczęły mnie powodowały ucisk i straszny ból. A więc ten ból był nieustanny. 3-4 minuty nie potrafiłem wysiedzieć w jednym miejscu. Musiałem zmienić pozycję, dlatego że mnie bolał po prostu kręgosłup. Bolały mnie ten ucisk nerwów, powodował, że miałem ból. Ten ból przechodził
na pośladek i potem schodził w dół. Doszedł do mojego kolana i w tym momencie wiedziałem, że już muszę coś z tym zrobić. Cierpiałem 7 miesięcy. 7 miesięcy modliłem się, Jezus, uzdrów mnie. I źle się modliłem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus mnie już uzdrowił. W którym momencie mnie uzdrowił? W tym momencie, kiedy o to poprosiłem. Tak naprawdę to się dokonało na krzyżu. Ale moment, w którym go poprosiłem o to, on to już mi dał. Dlaczego więc nie zostałem uzdrowiony? Dlaczego ciągle miałem ból? Czy modliłem się zgodnie z Bożą Wolą? Tak, ale ciągle miałem ból. Więc prosiłem starszych, żeby się modlili. I oni modlili się o mnie, namaszczali mi oliwę i dalej miałem ból. Jak przyjeżdżał ktoś, kto wiedziałem, że ma wiarę, prosiłem módl się o mnie, nakładaj na mnie ręce i ciągle miałem ból. A więc co się dzieje? Modlę się zgodnie z Bożą Wolą, modlę się uzdrowienie, inni się o mnie modlą, a ja mam ciągle ból. 7 miesięcy to trwało. W końcu poszedłem do lekarza, zrobili mi tą tomografię, wziąłem je, pojechałem na Parkitkę, to jest szpital u nas w Częstochowie i tam poszedłem na oddział neurochirurgii. Jakiś lekarz to zobaczył, popatrzył, postukał mnie, opukał mnie i mówi tak. Dokąd pan teraz ma ból? Ja mówię do kolana. On mówi, pan co, jak zejdzie już do stopy, niech pan się zgłosi na operację. Pan jest szczupły, będzie się dobrze kroiło. Wszystko, co usłyszałem od lekarza. Pan jest szczupły, będzie się dobrze kroiło. A mówię, o nie. I wiesz, lekarz potrafi cię zachęcić do modlitwy. Oni mają dar. Czasami nawet bardziej od pastora jak księdza. A więc on mnie naprawdę zachęcił do modlitwy. Wiecie, co zacząłem robić? Zacząłem kopać w Bożym Słowie. Zacząłem studiować Słowo Boże. To było około 11-12 lat temu. Chyba 12 raczej. A ja zacząłem czytać Boże Słowo. I co zobaczyłem? Zobaczyłem właśnie ten fragment. I Jezus mówi tak, ktokolwiek by rzekł tej górze, co było moją górą? Moją bólą, górą była ta przepuklina i ten ból. A więc co trzeba robić? Jezus powiedział, musisz mówić do góry. Nie mówić do Boga, Boże uzdrów mnie, musisz zacząć mówić do góry. Jeżeli ktoś powie do góry, wznieś się, rzuć się w morze i nie będzie wątpił w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, to spełni mu się. Dalej Jezus mówi, wszystko, cokolwiek będziesz prosił, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. Widzisz to słowo prosić, to jest słowo, które występuje w dwóch tłumaczeniach. Jedno mówi żądać, a drugie prosić Ojca. Kiedy to słowo jest tłumaczone jako żądać, to my nie żądamy od Boga, my żądamy od diabła, aby wypuścił coś, co zrabował, albo coś, co wiąże, co próbuje nam zabrać, na przykład zdrowie. A więc musisz mówić, żądać, aby diabeł wypuścił twój kręgosłup, aby to jądro cofnęło się na swoje miejsce. Więc kiedy prosisz Ojca, to prosisz, aby On coś zrobił. Kiedy żądasz w imieniu Jezusa, jest to zupełnie inny rodzaj modlitwy, ty nie żądasz od Ojca, ty żądasz, aby choroba odeszła. Ty żądasz, aby komórki umarły rakowe. To nie jest pasywna modlitwa, to nie jest zdanie się na Ojca. Pamiętacie, co powiedział Hiob? Bóg dał, Bóg wziął, nie będzie błogosławione imię Pana. Jeśli od Boga przyjmujemy dobre, to trzeba i złe przyjmować. Wiesz, Bóg nie jest Bogiem, który daje złe rzeczy. Biblia mówi, że u Niego nie ma żadnego zaćmienia ani zamglenia. On daje to, co dobre. A więc choroba nie przychodzi od Boga. Nie możesz prosić, żeby teraz Bóg zadał chorobę, bo On ci jej nie dał. My musisz przeciwstawić się diabłu. Biblia mówi, poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A więc musisz się przeciwstawić chorobie, musisz mówić do góry. A więc zacząłem mówić do mojego jądra nierzystego. Zacząłem mówić do tej przepukliny dysku. Każdego dnia wstawałem, brałem rękę w to miejsce i mówiłem, jądro, w imieniu Pana Jezusa nakazuję, wracaj na swoje miejsce. Mówię, dysków, autorytecie imienia Jezus, jesteś silny i mocny. Nakazuję teraz, aby dysk się wzmocnił. I robiłem to 4, 5, 6, może 7 razy dziennie. Za każdym razem kładłem ręce i mówiłem, jądro, w imieniu Pana Jezusa, wracaj na swoje miejsce dysku, bądź mocny, bądź silny, wzmocnij się. Ogłaszam teraz, że mój kręgosłup jest uzdrowiony. I zacząłem to robić. Wstawiałem rano, robiłem to południe i przy każdym momencie, a ciągle czułem mój kręgosłup, więc to ciągle robiłem. Któregoś dnia wstałem rano, może to trwało po 7 dniach takiej modlitwy, wstałem rano i czuję, że jest dobrze, normalnie, nie boli. Przyjechałem kawałek samochodem i czuję, że nie boli. Wcześniej po 3-4 minutach siedzenia już czułem, że mój kręgosłup nie boli. Upłynął jeden dzień, drugi dzień, czwarty dzień, piąty dzień, nie boli. W końcu chyba po 2-3 tygodniach akurat ktoś nam podarował fotele stare z kina, bo wymieniali. To był czas takiej mentalności ubóstwa, że wszystko przyjmowałem, jak nam dawali. A więc poszedłem i przerzuciliśmy na samochód chyba z 200 takich foteli, wrzuciliśmy je na wysoką ciężarówkę. One były łączone, jak te wasze, pod parę. I nic, nie boli. I wtedy zauważyłem, że Jezus mnie uzdrowił. Jeżeli nie boli, to znaczy, że nie boli. To znaczy, że mój kręgosłup jest okej. Okay. Mój dysk został wzmocniony. Pytałem się lekarza wcześniej, czy to może się samo cofnąć. A on powiedział, na tym poziomie, na tym etapie nie. Trzeba to operować. Tylko nie za późno, niech pan się zgłosi. A więc wiedziałem, że Jezus cofnął to jądro.
wzmocnił mnie, zesklepił mnie i uzdrowił mnie. A więc czy rozumiecie, o czym ja mówię? Ja nie mówię o to, żeby prosić Boga, żeby On coś zrobił, co On już to zrobił. Ja mówię o egzekwowaniu uzdrowienia. Co nie znaczy, że nie powinniśmy prosić Boga o to, żeby Jego namaszczenie uzdrowienie się zamanifestowało. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Jezus nie wysyłał swoich uczniów i powiedział, idźcie i módlcie się o uzdrowienie. Nigdy Jezus nie wysyłał swoich uczniów i nie mówił, idźcie i módlcie się o uzdrowienie. Módlcie się, żeby Ojciec uzdrawiał. On mówił, idźcie i uzdrowiajcie chorych. Idźcie, mówcie do góry, mówcie do chorób, nakazujcie, aby choroby odeszły. Nie akceptujcie tych rzeczy, które robi diabeł. Po prostu przeciwstawcie się mu, a odejdzie. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a odejdzie. Czy rozumiecie? Wiele chorób to nic innego, jak działanie diabelskie, które dotyka człowieka. To jest bezprawne, dlatego że jesteśmy dziećmi Bożymi. I chlebem dzieci jest uzdrowienie. Pamiętacie, kiedy Jezus powiedział tej syrofenicjance, czy można brać chleb dzieci i dawać szczeniętom? Ona była po prostu poganką. To nie miała prawa. Dopiero to prawo zostało nam dane wtedy, kiedy Jezus umarł na krzyżu za nas i dał nam prawo do uzdrowienia. Ale kiedyś wcześniej, tak naprawdę ta syrofenicjanka nie miała prawa do uzdrowienia, ale miała wiarę, że Jezus jest Synem Bożym. Więc ona wyprzedziła czas i zrobiła dokładnie to, co możemy zrobić dzisiaj. Dzisiaj ludzie przez wiarę w Jezusa mogą przyjąć uzdrowienie, a dzieci Boże, które należą do Boga, mogą na podstawie prawa do dziedzictwa przyjąć uzdrowienie. A my widzicie tę różnicę? Mam nadzieję, że tak. Więc moje pytanie jest takie, w którym momencie Bóg mnie uzdrowił? Ja myślę, że Bóg mnie uzdrowił w momencie, w którym poprosiłem o to, aby mnie uzdrowił, bo poprosiłem zgodnie z Bożą wolą. Jeżeli prosimy o coś zgodnie z Bożą wolą, to wiemy, że On nas wysłuchuje. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, to wiemy, że już otrzymaliśmy to, co prosiliśmy. Czyli moment, w którym poprosiłem zgodnie z Bożą wolą o moje uzdrowienie, to był moment, w którym Jezus mnie uzdrowił. Ale to się nie zamanifestowało. Dlaczego? Dlatego, że potrzebowałem użyć autorytetu, który Bóg mi dał w imieniu Jezusa i musiałem zacząć mówić do problemu, musiałem zacząć egzekwować to, co Bóg mi dał w Chrystusie Jezusie. I wtedy to się zamanifestowało. Amen? Rozumiecie, czy potraficie zobaczyć tę różnicę? A więc, żebyśmy mogli przyjąć uzdrowienie, to, co jest ważne, żebyśmy mogli zrozumieć, to, że musimy mieć pewność co do istnienia czegoś w czasie teraźniejszym w sferze duchowej. Muszę wierzyć, że w tym czasie, w sferze duchowej, Bóg mi dał uzdrowienie. Że uzdrowienie jest dane mi w Chrystusie Jezusie. I żeby otrzymać przez wiarę to uzdrowienie, to muszę często zacząć egzekwować to w wierze, mówić do mojej góry, aby ona odeszła. I wtedy te rzeczy się zaczynają manifestować w moim ciele. Po prostu to tak działa. A więc nie wystarczy modlić się o góry, ale nam należy przemówić do góry, żeby mogły się one usunąć z naszego życia. Zanim zaczniemy się już teraz modlić, zostało jeszcze 6 minut i 20 sekund. Chcę powiedzieć jeszcze o jednej historii, która jest bardzo pouczająca dla mnie i myślę, że coś z niej weźmiecie. Często jest w życiu tak, że w sferze, w której widzieliśmy najwięcej uzdrowień, mamy najwięcej wiary. To jest normalne. Niektórzy też nazywają to darem wiary w pewnych dziedzinach, w pewnych rodzajach chorób. Raz ten sam, ale powiedział, że w kwestii uzdrowienia wierzący mają dary uzdrowień i to jest tak ze specjalizacjami. W niektórych chorobach masz specjalizację, a w innych jeszcze jej nie masz. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że w jednych chorobach masz większą wiarę, a w drugich mniejszą. W moim przypadku od samego początku, odkąd pamiętam, zacząłem widzieć, jak Bóg uzdrawia kręgosłupy, jak Bóg uzdrawia deformacje, jak Bóg zmienia kości, czy w jakiś sposób uzdrawia ludzi, którzy mieli jakiekolwiek deformacje tego typu w swoim ciele. Pamiętam, jak kiedyś mówiłem wam o tym chłopczyku, który miał 7 cm krótszą nogę i Bóg go uzdrowił na naszym małżeństwie. A więc to wszystko powodowało, że ja miałem wiarę, że w tym temacie Bóg może dokonywać cudów, może uzdrawiać. Wiesz, to jest coś, co jest bardzo przemawiające dla naszych zmysłów, dlatego że kiedy patrzysz na osobę, która na przykład ma endoprotezę, ja wiele razy modliłem się o kobiety, które czy mężczyzn również, ale akurat to były kobiety, które miały endoprotezę i w wyniku endoprotezy, wiecie, to jest wymienione biodro, zazwyczaj jest krótsza jedna noga od drugiej. Kiedy ktoś taki przychodzi do modlitwy i mówi, że ma endoprotezę, to mówisz, no to jest normalne, że masz endoprotezę, więc noga jakaś może być krótsza i w ten sposób biodra są po prostu krzywe. Ale wiele razy widziałem, jak Bóg
wydłużał te nogi i ustawiał endoprotezę we właściwy sposób. I te kobiety widziały zmianę i dużo lepiej im się chodziło. A więc kiedy widzisz tego typu rzeczy, to rodzi to po prostu wiarę, że Bóg to zrobi, kiedy będziesz się modlił. Kiedyś pojechałem do więzienia, przez jakiś czas gościliśmy w Wojkowicach, w więzieniu dla nastoletnich więźniów Ewangelię i tam próbowałem im mówić o Jezusie, który czyni cuda, ale oni nas nie słuchali. Wiecie, tacy więźniowie, którzy są młodzi, są najgorsi, dlatego że oni myślą, że jeszcze cały świat mogą zawojować, a więc są zawsze bardzo tacy czubni i nie chcą w ogóle słuchać. Więc próbowałem ich w jakikolwiek sposób zainteresować Ewangelią i skupić ich uwagę. A oni cały czas gadali i śmiali się, tak naprawdę przyjść tylko pooglądać dziewczyny. Bo zawsze mieliśmy jakiś zespół z sobą, więc kiedy dziewczyny śpiewały, to oni się wpatrywali w te dziewczyny, bo po prostu im czegoś brakowało w życiu. A więc wiesz, w pewnym momencie, kiedy stanąłem przed nimi, mówię im, wiecie chłopaki, chcę wam opowiedzieć o historii uzdrowienia pewnego chłopca. Widziałem na własne oczy, jak dzieciak, który miał 7 cm krótszą nogę, kiedy modliliśmy się, ta noga wydłużyła się i wyrównała. Miał buta ortopedycznego. Gdzie tam? Nikt mnie nie słuchał. Nie chcieli słuchać. A więc, wiecie, zrobiłem coś szalonego. Powiedziałem, czy ktoś z was tutaj ma może skrzywiony kręgosłup albo ma krótszą nogę? Czy jest ktoś, kto ma krótszą nogę? Czy jest ktoś, kto w ten sposób może pokazać, że faktycznie jest coś złego w jego ciele? Wiecie, to był taki moment rozpaczy, bo chciałem skupić ich uwagę, więc pomyślałem, jak przyjdzie ktoś, kto ma krótszą nogę, na pewno Bóg uzdrowie, więc będą zainteresowani dalej Ewangelią. Nagle wychodzi jeden gość. Widać, że był jakimś przywódcą tam wśród tych więźniów. Tak ręce miał włożone do kieszeni i mówi, wiesz, ja mam krótszą nogę, albo co? Kuleje nawet. A ja mówię, wiesz, no Bóg może Ciebie uzdrowić. Zawsze w tych przypadkach widziałem, że to są skrzywienia kręgosłupa, lordozy, skoliozy, najprzeróżniejsze tego typu problemy z kręgosłupem. I to powodowało często, że to skrzywienie powodowało zmiany w biodrach i krótszą nogę. Ktoś siadł na krześle, było to widać. A ten gość siadł na krześle, sprawdziliśmy nogi, między jedną a drugą było gdzieś 2 cm. I kiedy spytałem się, masz skrzywiony kręgosłup, masz jakąś skoliozę? Mówi, nie. Byłem na włamaniu i ktoś nas zakapował, musiałem skakać z drugiego piętra, noga mi się połamała, mówi, dziady ją źle złożyli, dlatego jest krótsza. Ja mówię, o Boże, teraz to dopiero wpakowałem się w tarapaty. Bo ja zawsze wiedziałem, że jak ktoś ma skrzywiony kręgosłup, to jak Bóg wyprostuje jego kręgosłup, to jego noga również się wydłuży. Ale ten przypadek nie chodził o kręgosłup, to była źle zrośnięta noga, która była źle złożona i ona była po prostu krótsza. W tym przypadku pomyślałem tak, najlepiej jak zamknę oczy, żeby nie widzieć, co się będzie działo. Ale jako, że już powiedziałem, że Bóg jest tym, który ma moc uzdrowić i wydłużyć nogi, jeszcze mówiłem mi wcześniej o 7-centymetrowej różnicy w przypadku tego chłopca, więc powiedziałem, Panie, zaufam Tobie, że to zrobisz. I zacząłem mówić w imieniu Pana Jezusa, oni wszyscy przyszli, ten chłopak siedział na krześle, miał wyciągnięte nogi do przodu, także wszyscy patrzyli, wszyscy widzieli. To była bardzo wyraźna różnica między jedną a drugą nogą. I wtedy powiedziałem, w imieniu Pana Jezusa nakazuję tej krótszej nodze, aby się wyrównała i wydłużyła. Nakazuję kości, aby teraz się poskładały we właściwy sposób i wydłużyły, tak jak powinny wyglądać w imieniu Pana Jezusa. Patrzę, a ta noga urosła i wyrównała się. Kiedy oni to patrzyli, po prostu zamietli jak trusie, jak króliczki. Do końca można było głosić Ewangelię, wszyscy słuchali. I zrobiłem wezwanie, ten facet pierwszy wyszedł, by oddać życie Jezusowi. I większość z nich, którzy tam byli, wyszli, aby oddać życie Jezusowi. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że chciałem, żebyście uchwycili to, że znaki i cuda są po to, aby ten świat uwierzył, że Jezus jest Synem Bożym. To jest po to, aby ludzie uwierzyli, że Jezus ma moc odpuszczać grzechy. Pamiętacie historię, kiedy Jezus któregoś dnia głosił i było tak dużo tłumu, że nikt nie mógł wejść. I było 4 przyjaciół. Rozwalili sufit i spuścili z przyjaciela, który był na łożu. I kiedy Jezus go zobaczył, jak go spuszczono, popatrzył na niego i powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Wiecie, on zobaczył, że jego największą potrzebą jest odpuszczenie grzechów. I to jest dziwne, bo Jezus powiedział, odpuszczone są twoje grzechy. Tak naprawdę powinien się zająć, nie widział, że jest sparaliżowany, ale Jezus odpowiedział na jego największą potrzebę. Mówię wam, największą twoją potrzebą to jest odpuszczenie grzechów. Największą potrzebą ludzi tutaj w Krotoszynie i w każdym innym mieście w Polsce jest odpuszczenie grzechów. Ale cuda i uzdrowienia są po to, aby ludzie wiedzieli, że Jezus ma moc odpuścić grzechy. Że On jest Synem Bożym, że ma moc zbawić. Bo możesz mieć oczy zdrowe, ręce zdrowe i pójść do piekła. I tak, cóż ci po twoim uzdrowieniu. Ale to, co jest najważniejsze, to jest to, abyś wiedział, że Jezus jest Zbawicielem.
i aby Twoje grzechy były odpuszczone. Abyś zaczął żyć tym życiem, do którego Jezus nas powołał, wolnością grzechów. I kiedy Jezus to powiedział, niektórzy mówili, jak on śmie mówić, że odpuszcza grzechy, tylko Bóg ma moc odpuszczyć grzechy. Widzisz, oni nie wierzyli, że Jezus jest Bogiem. Nie wierzyli, że jest Synem Bożym. I on powiedział tak, co jest łatwiej? Powiedzieć, odpuszczone są Twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań, weź łoże swoje i chodź. Co jest łatwiej powiedzieć? Wiesz, może przyjść do mnie do konfesjonału, zaraz wieczorem tutaj otworzymy jakiś konfesjonał, możesz wydać swoje grzechy, ja powiem Ci, odpuszczone są Twoje grzechy. I to jest dość proste. Ja Ci powiem, że są Twoje grzechy odpuszczone. Ale wiesz, powiedzieć do choroby, aby odeszła i ona, aby, żeby ona mogła odejść, to musi Bóg za tym stać. A więc Jezus mówi, co jest łatwiej? I oni wszyscy powiedzieli, pewnie łatwiej jest być odpuszczone grzechy. I mówi, żebyście wiedzieli, że Syn Boży ma moc odpuszczać grzechy. Rzeczę Tobie, wstań, weź może swoje i chodź. I nagle moc Boża przyszedł do tego człowieka. I on wstał, został uzdrowiony, zaczął chodzić. W jakim celu to się stało? Po to, aby ludzie w Niego uwierzyli. Podsumowując to całe seminarium, wiecie, my możemy modlić się o ludzi tutaj do 12 w nocy. I wielu będzie uzdrowionych. Zawsze tak jest w każdym miejscu. Nie wszyscy prawdopodobnie, ale wielu. Ale możesz wyjść i wrócić do swoich grzechów. Wyjść i dalej robić tak, jak żyć tak, jak żyłeś. Jaki to ma sens? Jedynie to, co ma sens, to to, aby przyjąć uzdrowienie, oddać życie Jezusowi i opowiadać o Jego miłości, Jego dobroci. Głosić ludziom zbawienie. Modlić się o chorych. Opowiadać innym o tym, że Bóg ma moc to uczynić. I wierzyć, że Duch Święty może również Ciebie używać. A więc Bóg chce Kościół dzisiaj wprowadzić w nowe miejsce. Aby Kościół żył świętym życiem. Aby żył w wolności od grzechu. Aby wierzył, że Ojciec jest w nas. Że Ojciec jest w Jezusie. Jezus jest w nas, a my w Nim. I z powodu tej relacji, którą mamy, Bóg chce, abyśmy modlili się o innych ludzi i nieśli Ewangelię. Amen? I to jest cel, dla którego robimy takie seminaria i głosimy Ewangelię. Więc żebyście wiedzieli, że Jezus jest tym, który odpuszcza grzechy. Teraz będziemy się modlić o chorych. Wierzymy, że dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwych. I tak naprawdę to On jest tym, który leczy. I często jest tak, że On leczy nas na podstawie naszej wiary. Czasami dlatego, że On inicjuje uzdrowienie i mówi nam, że jest ktoś, kto potrzebuje uzdrowienia i mówi o konkretnej chorobie i o konkretnej osobie. Ale czasami jest tak, że buduje naszą wiarę po to, żebyśmy mogli na podstawie wiary przyjąć nasze uzdrowienie. Chciałem was zadać Pan pytanie, zanim zaczniemy się modlić. Czy wierzycie, że Bóg może to zrobić? Kiedy On to zrobi? Teraz. Okej. Okay. Dobra lekcja. Okej, prosimy teraz muzyków.